Moje włosy wyglądają dużo żółciej w tej kamerze niż normalnie. W ogóle to korzystam z ekspresu do kawy, póki jeszcze mogę. O, chciałam przeprosić za syf, który widać na kanapie, ale na szczęście jednak nie widać tego w kadrze. Jestem w trakcie opróżniania szafy, sprzedawania rzeczy na Vinted, także zapraszam na swój Vinted. Mówiłam to już w którymś filmie, ale nie wrzuciłam nic od tego czasu. Teraz naprawdę wrzucę od ubrań po buty, jakieś pierdoły, książki, biżuterię, także you know, stay tuned. Kocham tą iluzję YouTube'a, że tutaj jestem ogarnięta, a na dole nadal mam ubrane spodnie, piżamy, nie mam skarpetek i kapcie, które zaraz zdejmę, bo ich nie lubię. Dzisiaj porozmawiamy o życiu znowu, więc myślę, że w ogóle po tytule i po tym, co teraz powiedziałam, domyślacie się, o czym będę mówić w dzisiejszym filmie, a mianowicie będzie to dorastanie i brak pojęcia o tym, co ma się w życiu robić, bo dotyka to teraz mniej moich znajomych, moich przyjaciół i jestem pewna, że wielu innych ludzi na całym świecie, także myślę, że ja bym potrzebowała takiego filmu, może też potrzebuję takiego filmu, żeby się wygadać na ten temat i może niektórzy z Was też potrzebują usłyszeć pewne rzeczy, które powiem. Mam je zapisane oczywiście w notesie, bo wiecie, jak z moją pamięcią mam pamięć do tej rybki i też mówiłam to wiele razy, będę to powtarzać i naprawdę no, także jak będę sobie sami zerkać, to myślę, że jakby chciałabym zacząć chyba od tego, że wiek 20 wzwyż, albo tam 19, w każdym razie skończenie tej szkoły średniej wzwyż jest dziwny, bo wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy my i nasi znajomi zaczynamy, a raczej przestajemy robić to samo. Jakby nawet pomimo różnic między szkołami, jakimiś zawodówkami, liceami, technikami, wszystko polega tym samym w pewnym sensie i kiedy to się kończy, mamy dużo więcej możliwości, dużo więcej dróg do wyboru. Wiele zaczyna się zmieniać nagle. Dużo właśnie się zmienia naraz. Ciężko jest to czasami przeprocesować, że tak powiem. To są drogi, które bardzo różnią się. Po pierwsze od tego, co było wcześniej, a po drugie czasami też od tego, co miało się wydarzyć. U mnie prawie nic z tego, co sobie planowałam, dzieje się teraz. Więc to taki dziwny czas, kiedy... Zresztą ja zawsze byłam taką osobą. Ja zawsze miałam plan. Miałam plan, zawsze wiedziałam, co chcę robić, co będę robić. Teraz nie wiem, teraz nie mam pojęcia, jestem w wielkiej kropce. Co myślałam, że chcę robić, już teraz tak naprawdę nie jestem pewna, czy to jest to, czy chcę w to iść, czy jakby poświęcić cały ten ogrom pracy, czy ja w zasadzie naprawdę chcę to robić, czy nie. I nie wiem przez to, gdzie iść, w którą stronę. I to jest właśnie dla mnie takie dziwne, takie nietypowe, bo zawsze wiedziałam. I po prostu teraz jest taki chaos. To znaczy nie mówię, że moje życie jest złe, bo szczerze dzieje się dużo dziwnych, ale też niesamowitych rzeczy, dużo takich pozytywnych, dużo trochę gorszych. Chodzi o to, że jak bardzo moja wizja, którą miałam kiedyś, mój wyjazd, bywanie na zupełnie innej uczelni niż ta, na którą teraz idę, to co wszystko, co do tej pory miałam już osiągnąć, to co miało być, różni się od tego, co jest teraz. I myślę właśnie, że wiele osób tak ma, że dużo ich przytłacza ta zmiana, bo nie do końca jest taka, jaką ją sobie wyobrażali. Zresztą ja tak samo myślałam, że wyprowadzki będą dużo prostsze, będą bardziej ekscytujące, a są, oczywiście w pewnym sensie są, ale dochodzi dużo aspektów takich martwiących, tak samo zmiana otoczenia, zmiana zupełnie innego systemu. I to jest dziwne. Już nie mówiąc o tym, że w otoczeniu dużo ludzi, dużo relacji się zmienia przez właśnie wyprowadzki i jakieś odrębne decyzje. To jest taki wiek, 20 wzwyż, to jest taki dziwny wiek, kiedy jest naprawdę duża różnorodność między tym, co ludzie robią. Bo niektórzy idą na studia, niektórzy idą do pracy, niektórzy biorą śluby, niektórzy zaczynają rodziny i to jest ciężkie i to jest przytłaczające, bo zawsze jest taka presja nakładana na młodych ludzi, że to już jest wiek dorosłości, że w tym wieku trzeba mieć już wszystko ogarnięte. Kiedy tak się nie dzieje, a uwierzcie mi, naprawdę w małej ilości przypadków ludzie są ogarnięci w tym wieku i nawet czasami jak ktoś się wydaje ogarnięty, najpewniej też ma taki sam mętlik w głowie. I przez tą presję przychodzi też takie porównywanie się do ludzi dookoła, do tych, których znamy i do tych, których nie znamy, bo prawda jest taka, że wszyscy mamy inną wizję na swoje życie. Jedni chcą iść na studia, inni nie chcą iść na studia, jedni chcą iść do pracy, jedni chcą brać ślub, jedni chcą dokładać rodzinę, inni, nie wiem, wolą podróżować. Przychodzi taki moment, kiedy właśnie nasze życie zaczyna drastycznie różnić się od ludzi, których towarzystwie kiedyś się obracaliśmy i mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię, że czasami porównujemy się do wzorców, bo na przykład ktoś już idzie do pracy i wydaje się mieć ogarnięte życie, a tak naprawdę jest równie wielkie i prawdopodobnie zagwozdce co my. I to, że ktoś ma pracę, nie oznacza, że ktoś ma życie ogarnięte, taka jest prawda. I zresztą to nie jest nic złego w jakby studiowaniu dziennie. To nie jest nic złego na przykład w niewyprowadzaniu się od rodziców, kiedy patrzy się na innych, którzy wow, znajdują mieszkanie, wow. Oni się usamodzielniają, a ja jestem nadal w domu z rodzicami i
Jakby to, co próbuję powiedzieć, to jest to, że nie ma nic złego w innej wizji życia. Różnice między życiami różnych ludzi w tym wieku to nie jest powód do porównywania się do kogoś, bo nie wszyscy marzymy o tym samym. Nie wszyscy chcemy żyć jednym życiem i to dobrze. Nie wszyscy chcemy zakładać od razu rodziny, nie chcą mieć karierę, drudzy nie chcą mieć kariery, jedni chcą się w pełni oddać studiom, drudzy chcą po prostu odbębnić papierek i to, że ktoś idzie do pracy, nie znaczy, że jest lepszy od kogoś, kto, nie wiem, nadal mieszka z rodzicami i przykłada się do studiów, bo zawsze chciał coś studiować, zawsze chciał studiować, zawsze go to interesowało, zawsze chciał przeżyć pewien etap, to, że ktoś się wyprowadza, to nie znaczy, że jest lepszy od kogoś, kto zostaje z rodzicami, albo nie wiem, nie planuje wyprowadzki w najbliższym czasie, bo mu dobrze. Kto, że ktoś, no nie wiem, nie idzie w ogóle na studia, nie znaczy, że jest gorszy od tego, kto idzie na studia. To, że ktoś zakłada rodziny i bierze śluby, nie znaczy, że wszyscy powinniśmy tak robić. To są już samodzielne decyzje, wierzcie mi, że ja jestem w tej sytuacji i to jest takie dziwne, bo jakby nie jest źle w moim życiu, ale tyle rzeczy się dzieje i nie dzieje. I przez to mam takie dziwne uczucie, dużo myślę o wszystkim i no nie wiem, po prostu wszystko się zmienia dużo, za szybko i próbuję to jakoś połapać się w tym, dlatego teraz wylewam te słowa mojej myśli. Tu nie chodzi nawet tylko o porównywanie się do znajomych, ale też na przykład do ludzi, których widzimy w internecie i myślimy sobie, wow, ktoś ma 20 lat, 21, albo tyle samo co ja i robi tyle rzeczy. Wydaje mi się, że życie jest piękne, dlatego że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i że każdy ma swoją własną historię do przekazania, do opowiedzenia, swoją drogę do przejścia. Ogólnie porównywanie się, nieważne czy to właśnie, tak jak mówiłam, do ludzi z otoczenia, którzy zaczynają żyć zupełnie innym życiem niż my, mimo że kiedyś byliśmy tak bardzo podobni, czy do ludzi z internetu, którzy wydają się mieć wszystko ułożone, a gwarantuję wam, że nie mają, jest głupie. Na wszystko przychodzi czas, dla każdego i to, że coś przyszło do kogoś wcześniej, nie oznacza, że do nas nigdy nie przyjdzie, bo tak jak mówię, przez tą presję dorosłości, która jest narzucana na młodych ludzi, wydaje nam się, że kończąc 21 lat, to już jest koniec, że już musimy pracować w wymarzonej firmie, już musimy zarabiać nie wiadomo ile pieniędzy, już musimy mieć wszystko ułożone, już musimy być, nie wiem, w związku. Jesteśmy w pewnym sensie dorośli, ale nadal też jesteśmy młodzi i na wszystko jest czas. Myślę, że czasami dużo osób o tym zapomina, bo 21 lat to jest nadal młodość, 23 lata to jest młodość, 25 i w górę. My nadal jesteśmy wtedy młodzi i myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy, bo wiem, że ja tak miałam, nie zdają sobie sprawy, że nawet w wieku 30 lat, 40 czy więcej możemy spełniać marzenia. Każdy właśnie przechodzi swoją drogę i każdy podejmuje własne decyzje i różne rzeczy przychodzą do różnych ludzi w różnych momentach ich życia. And that's okay! Zresztą rzeczy drastycznie się zmieniają na przełomie lat, bo życie jest nieprzewidywalne i tak naprawdę zaczynając każdy nowy rozdział w życiu nie wiemy, jak go skończymy. Wszystko jeszcze może nadejść, bo tak jak mówię, 20 lat, 21 to nigdy nie jest za późno, żeby spełniać swoje marzenia, bo wielkie rzeczy zabierają czas i na pewno nie wydarzą się z dnia na dzień, ale musimy dać sobie szansę, bo możemy popełniać błędy i mamy prawo nie wiedzieć. I czasami to jest piękne w życiu, że nie wiesz, gdzie skończysz i idziesz, brniesz w coś i tyle rzeczy po prostu przychodzi niespodziewanie, że wow. Zaczyna nabierać też pewnych doświadczeń, zaczyna się rozumieć, może nawet nie rozumieć, ale patrzeć inaczej na życie, ale przede wszystkim poznawać siebie. Śmieszna sprawa, śmieszna, ale też ekscytująca, nie wiedzieć, gdzie się skończy. Bo życie ma naprawdę wiele do zaoferowania i nie trzeba wiedzieć, czego się chce w wieku 20 lat. Zresztą rzeczy, których nie wiemy i które może przerażają nas najbardziej, bo miały być zupełnie inne, mogą okazać się czymś wspaniałym, czymś może o wiele lepszym tak naprawdę niż to, co planowaliśmy. I jestem niewiadomej i brnę do przodu. Robię co mogę. Dużo myślę nad wszystkim i zastanawiam się, co faktycznie chcę robić i co przyniesie mi szczęście. I nie wiem. Szczerze nie mam pojęcia. I to jest trudne, bo nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. Ale mam jeszcze czas. Mam czas, żeby zobaczyć, czy może faktycznie to, czego idę tam się uczyć, zainteresuje mnie bardziej niż to, co planowałam od dawna. Czy może nie. I przez ten czas też będę miała możliwość podjęcia decyzji. I to nic złego, dać sobie ten czas. I danie sobie chwili na odpoczynek, na przemyślenie wszystkiego jeszcze raz. It's okay, bo większość z nas nie wie. To jest bardzo ciężki bieg, bo właśnie wszyscy mamy ten mętlik. Może podważamy swoje decyzje, wahamy się podejmować ryzyko, bo nie wiemy, co nas czeka. Trzeba dać sobie cierpliwość i dać sobie szansę i it's gonna be okay. Fajnie jest wiedzieć. Fajnie jest mieć obraną drogę i dążyć do celu. Oczywiście, że fajnie, ale z drugiej strony
Niewiedza nie jest zła. Niewiedza też jest czasem potrzebna i czasem dobra. Wydaje mi się, że też czasem być może mentalnie nie jest się gotowym na to, co się chciało. Ja na przykład myślę, że teraz nie wiem, czy byłabym faktycznie gotowa na tak daleką wyprowadzkę, o której zawsze marzyłam. Ja się oczywiście wyprowadzam, ale nie aż tak daleko. Myślę, że nauczę się samodzielności, która przyda mi się na pewno w przyszłości i podobno najlepsze rzeczy w życiu dzieją się niespodziewanie. Nie trzeba źle o sobie myśleć, kiedy nadal nie masz planu. Ten wiek jest dziwny i ten wiek pozostanie dziwny bardzo długo. Jest w porządku robić wszystko w swoim czasie, jest w porządku mieć swoją własną drogę, jest w porządku być sobą. W ogóle pewnie zastanawiacie się, hej Marysia, dlaczego ty od marca, czy tam lutego, bo już nie pamiętam kiedy wrzuciłam pierwszy film, mówisz, że masz 20 lat? I don't know. Nie wiem, po prostu to wydaje mi się bardzo dramatyczne, a ja jestem bardzo dramatyczną osobą, zresztą moje urodziny są za tydzień, także technically mam prawie 20 lat. Bardzo prawie. Okej, okay. Bye.